Witam! Chwilka, mała przerwa. A? Dobra, już jestem gotowy. Witam wszystkich. Z tej strony Ola Kopyto i zaczynamy nowy odcinek. Będę tutaj gadał tylko wtedy, kiedy potrzebuję. Aha, nie będę już nagrywał Quake'a, bo on wywala mnie, kiedy tylko włączam grę. Dobra, przyznaję się. Save mnie usunęło i nie chce mi się zaczynać gry od nowa. Z tymi internetowymi save'ami nie wiadomo co, czy czasem na mojej modyfikacji tego tej Dark Places, które pozwalają mi czynić morwą ze zwojącą Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest. And all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Zauważyliście, że oni mnie trzymają? Śmieszne. Ale patrz, jak fajne. Co ma takie mało podejrzenia? Podejrzeniami są to, że w tej grze to nie mapa się, to nie my się przesuwamy pociągiem, tylko mapa. Ona się przesuwa. I daje nam niby takie, że niby się przesuwamy. A to są niby kółka, które są nieprzypasowane do szyn oraz są kwadratowe jak web Steve'a z Minecrafta. Alright, I'm moving. Jeez. Were you the only ones on that train? Oh, Gabe Newell. Welcome. Najważniejszy członek całego składu tych państwa, co robią gry. I zepsuły fabułę Half-Life'a też. Tak to by Half-Life był dłuższy 5 razy. Cześć, tato! Dzięki! Przepraszam, za to. Ale to nie przecież nie moja wina. Ani wina taty. On przecież nie wiedział, że ma wina. Ale co tam? Przecież chyba się nie obrazicie, co nie? Sorry, że mam małą chrypę. Chyba lepiej mówię. Nie, dalej. Jezus! To ja chciałbym przenikać przez ściany. Ale to nie jest możliwe. Jezu. Nie gadaj ci, że muszę będę cheatować. Dobra. Zawsze kurde. This must be a mistake. I gotta stick. And a relocation coupon like everybody. Przepraszam, że musiałem cheatować, ale to nie moja wina, to wina błędów w grze.
that beer I owed you? It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Hey, sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. I can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! Yeah, you and me both, Doc. You was about to board the Express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking. Alex is around here, somewhere. She would have a better idea of getting here. As long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. And, Gordon? Good to see you. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh, man! That's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. Pile up some stuff to get through that window. Keep going till you're in the plaza. I'll meet up with you later. Zawsze wszystko. Ała, to bolało. Dobra, pierwsza mapka, ja! O kurde, kisz. Dobrze. On naprawdę myśli, że ja podniosę mu tą głupią puszkę. On myśli, że ja tą puszkę wywalę do śmietnika. Pan ma rację, wywalę ją. Do our benefactors really know what's best for them? Gives them the right to make this kind of decision for mankind. Will they ever deactivate the suppression field and let us breed again? Allow me to address the anxieties underlying your concern, rather than to try to answer every question. Da się postarali. To pole są. I drzewka ogólnie. Akcja Half-Life chyba dzieje się jesienią. Można to poznać, że spadało trochę liści. Trochę sporo liści. Teraz jesteśmy chyba bodajże rano jeszcze. Tak, jesteśmy rano. W południu tu docieramy do... A właściwie nie będę robił spoiler. Powiem, że tylko to, że to też było w becie. Oczywiście bardziej barwne i ładniejsze, ale co to? Nie przejdę tam. Cholewcze. Dobra, dobrze już. Poddaję się. Następny level, fajnie. Fajnie, dobra. Fajnie. A dobra, tu nie idziemy. Sorry, sam powiem go R-Rape'a.
Chyba będę musiał oddychać trochę bardziej. Uwielbiam tą strzygę. Wywalać dziwne telewizory. Attention, resident. Miscount detected in your block. Hey, you! Cooperation with your civil protection. Uwielbiam wywalić telewizory przez okienko. Get in here, quick! Keep moving, head for the roof. No i już bardzo krótka była ta mapka, przyznam. Pamiętajcie, starajcie się jak najmniej stosować cukier do słodzenia. Używajcie słodów takich bardziej naturalnych, czyli cukier też naturalny, ale lepiej, żebyście używali tej melasy. Jeśli mieszkacie teraz w Arabii Saudyjskiej bo i pracujecie tam na zmywaku, to słodźcie syropem z daktyli. Oni mają tam tak dużo daktyli, tak samo w Egipcie. Fruktoza to jest to samo co cukier, więc używajcie jej też. Nie starajcie się za bardzo z tym. Co odejdzie? Nie zgadzam się. Nie. Dr. Freeman, I presume. O, pani Alex. Pani jest bardzo piękna. I better hurry. Powinna wyglądać. The combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. O, wiecie, jasna blondynka, która jest upalona na murzynka, przypomina mi ciasto czekoladowe. Takie ciasto przypomina mi piernika z polewą ten na górze. Waniliowo cytrynowe. Więc jak będzie jakiś Amerykanin będzie przychodził, to może ją pomylić normalnie z tym takim pierniczkiem, takim jakimś ciasteczkiem. I może ją przez przypadek zjeść. Uwielbiam śmieszne bugi. Które Valve by nie było zbyt inteligentne, żeby je naprawić. Don't get my dad started on Dr. Breen. Through here. Zacyganiłem, ale się rozwaliło. Krokiem. Dobrze, więc tutaj mniej więcej kończę odcinek. Do widzenia, cześć i czołem.